Pora na bieżący przegląd wydarzeń z życia Grupy Orlen. Zapraszam na program. Zaczynamy. Grzegorz Ołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Spotkanie kadry Grupy Orlen. Werwa Street Racing w Płocku. Ćwiczenia w Orlen Południe. W miniony poniedziałek w Warszawie doszło do spotkania najważniejszych osób z kadry zarządzającej PKN Orlen oraz spółek z naszej grupy kapitałowej. W programie spotkania Top 100 były wystąpienia, członkowie zarządu Orlen odpowiadali na pytania menedżerów. Nie zabrakło także wykładu zagranicznego gościa. Top 100 to cykliczne spotkanie kluczowej kadry Grupy Orlen służące dyskusji na temat realizacji strategii oraz wizji przyszłości koncernu. To także możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia dla uczestniczących w Top 100 członków zarządów i kadry menedżerskiej spółek grupy kapitałowej. Tegoroczne spotkanie otworzył prezes zarządu PKN Orlen Wojciech Jasiński, który mówił o synergii w podejściu do wyzwań organizacyjnych. Wśród zagadnień poruszonych przez prezesa ważne miejsce zajęła kultura organizacyjna, budowanie zaangażowania, innowacyjność oraz rozwój poszczególnych segmentów koncernu. Kolejnym mówcą był wiceprezes zarządu PKN Orlen Mirosław Kochalski. W swym wystąpieniu skupił się na aspektach twardych oraz miękkich, pokazał obecny poziom realizacji strategii i osiągnięte wyniki, podkreślił również wagę przywództwa oraz rozwoju pracowników. Wiceprezes mówił o potrzebie właściwego zarządzania dla osiągnięcia celów realizowanej strategii oraz o wpływie jakości przywództwa na motywację załogi. Mirosław Kochalski przekonywał, iż przywództwo stanowić może przewagę konkurencyjną firmy, a Orlen jako grupa kapitałowa chce być marką atrakcyjną jako pracodawca dla najlepszych. Stałym elementem spotkań kluczowej kadry Grupy Orlen jest też sesja pytań i odpowiedzi. Każdy z uczestników może wówczas skorzystać z okazji porozmawiania z członkami zarządu PKN Orlen reprezentującymi wszystkie obszary i segmenty koncernu. Nowością w podejściu do dzielenia się wiedzą była wspólna prelekcja trójki dyrektorów: Grażyny Baki, dyrektor wykonawczej do spraw kadr, Andrzeja Kozłowskiego, dyrektora wykonawczego do spraw strategii i zarządzania projektami oraz Rafała Pasieki, dyrektora wykonawczego do spraw marketingu. Razem pokazali oni, że nowoczesny menedżer odpowiada za trzy obszary: strategię, czyli osiąganie wyników, rynek, tak zwane przewagi konkurencyjne, oraz ludzi, czyli ich motywowanie i zaangażowanie. Dyrektorzy pokazali, że siła marki Orlen składa się z wartości wynikającej z marki konsumenckiej, korporacyjnej oraz marki pracodawcy. Podczas tego wystąpienia zakomunikowana została też definicja angażującego przywództwa wypracowana przez zarząd PKN Orlen. Gościem zewnętrznym Top 100 był światowej sławy psycholog biznesu dr Robert Hogan. Jest on międzynarodowym autorytetem w dziedzinie oceny osobowości, przywództwa oraz efektywności organizacyjnej. W swojej prezentacji udowodnił poprzez liczby, dane biznesowe oraz studia przypadków, jak kluczowym zasobem dla organizacji są liderzy, przez co każda organizacja może podnieść swoją efektywność poprzez wysoką jakość przywództwa. Motywem wspólnym wszystkich wystąpień było świadome podążanie w jednym kierunku. Różnorodność biznesów spółek grupy Orlen stanowi jej siłę, gdy wszystkim przyświeca jeden cel. Do takiego działania i sposobu myślenia o pracy w firmie zachęca też hasło, pod którym odbyło się tegoroczne spotkanie Top 100, a brzmi ono: jeden cel, jeden kierunek, Orlen. Na to święto fani motoryzacji, choć nie tylko, czekali od dawna. Po raz pierwszy w Płocku odbyła się impreza, która dzięki emocjom na najwyższym poziomie oraz fantastycznemu motoryzacyjnemu show, jakiego nie ma nigdzie indziej, przyciągnęła na stadion Płockiej Wisły i jego okolice całe rodziny, bo taka właśnie jest werwa Street Racing, niepowtarzalna i dla wszystkich. Najważniejsze święto motoryzacji w Polsce.
Na stadionie Płockiej Wisły, w Orlen Arenie i wokół obiektów sportowych pojawiło się ponad 32 tysiące osób. Werwę Street Racing w Płocku odwiedziły całe rodziny. Fani sportów motorowych mogli podziwiać drifterskie ślizgi na przeznaczonym do tego torze. Nie zabrakło też popisów kaskaderskich i akrobacji amatorów jednośladów. Tylko podczas Werwa Street Racing można było podziwiać w jednym miejscu najdroższe, najszybsze i najnowocześniejsze supersamochody oraz zabytkowe perełki polskiej i światowej motoryzacji, w sumie ponad 350 pojazdów. Kuba Przygoński, zawodnik Orlen Teamu, pokazał możliwości swojego Mini, którym będzie walczyć w nadchodzącym rajdzie Dakar. Organizatorzy zapewnili atrakcję także początkującym fanom motoryzacji. Była strefa symulatorów, liczne dmuchańce i mini miasteczko drogowe. Zwieńczeniem dnia pełnego emocji z werwą był spektakularny pokaz fajerwerków i koncert Sylwii Grzeszczak. W Toruniu odbyło się 14. Forum Ekologiczne Branży Chemicznej PKN Orlen. Został uhonorowany za jubileusz 20-lecia obecności w programie Odpowiedzialność i Troska. Statuetkę w imieniu zarządu PKN Orlen odebrała Maria Sosnowska, członek zarządu do spraw inwestycji i zakupów. 12 października w Orlen Arenie odbyły się Płockie Targi Aktywności Zawodowej. Była to 22. edycja, która zgromadziła 70 wystawców, urzędy, instytucje i niemal wszystkie największe płockie firmy. Wśród nich spółki z grupy Orlen. Obok PKN Orlen swoje oferty pracy zaprezentowały spółki Orlen Ochrona, Orlen Coltrans, Orlen Service i Orlen Centrum Edukacji. Wśród zainteresowanych karierą w Orlenie nie zabrakło uczniów i studentów rozglądających się za pierwszym doświadczeniem zawodowym. Najczęściej padały pytania o naszą ofertę edukacyjną, a także programy praktyki staży. Fundacja Orlen Dar Serca zachęca pracowników do zgłaszania hospicjów potrzebujących wsparcia w drugiej edycji programu. Wnioski o pomoc dla placówek z całego kraju mogą składać pracownicy PKN Orlen oraz czterech spółek z grupy kapitałowej Anvil, Orlen Południe, Orlen Centrum Serwisowe oraz Orlen Coltrans. Dla wszystkich fanów sportowych emocji na stacjach Orlen wystartowała nowa promocja z pulą ponad 2,5 miliona atrakcyjnych nagród. Uczestnicy akcji, którzy wylosują szczęśliwe zrabki, zobaczą największy i najtrudniejszy rajd na świecie – Rajd Dakar. Pozytywnych wrażeń dostarczą również pozostałe nagrody przygotowane specjalnie dla sympatyków czterech kółek. Otrzymanie zrabki będzie możliwe dla wszystkich, którzy wymienią ją za 200 punktów Vitae lub dokonają zakupu dowolnej ilości paliwa oraz zakupu w sklepie Stop Cafe za minimum 5 zł z użyciem karty Vitae. Oferta jest dostępna także dla pracowników grupy Orlen. Studio Grupy Orlen to program, w którym chętnie mówimy o tym, co dzieje się nie tylko w samym Orlenie, ale również w grupie kapitałowej. Dziś zapraszamy na materiał z Trzebini, gdzie w spółce Orlen Południe odbyły się wyjątkowe ćwiczenia. Prowadzenie ochrony obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności państwa przez zmilitaryzowany oddział ochrony formowany na bazie spółki Orlen Południe SA w Trzebini. Tak brzmiała oficjalna nazwa przeprowadzonych ćwiczeń. Powołanie na nie dostali żołnierze rezerwy mający przydział mobilizacyjny do zmilitaryzowanego oddziału ochrony zakładu. Żołnierzom towarzyszyli eksperci reprezentujący administrację publiczną, a także przedsiębiorcy realizujący zadania na rzecz obronności państwa. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia ćwiczeń od dowódcy zmilitaryzowanego oddziału ochrony odebrał Jerzy Brniak, prezes południowej spółki. Ciekawostką w ramach panelu szkoleniowego dla obserwatorów i gości był pokaz systemu antydronowego Safe Sky, opartego w całości na polskiej technologii i myśli technicznej. Nasz system składa się z dwóch części zasadniczo. To jest część wykrywająca drony. Mamy tam kilka sensorów. To są radary, to jest macierz akustyczna, to jest sensor transmisji sygnałów pomiędzy dronem a operatorem i to są kamery optyczne. Skutecznie wykrywamy w danym obszarze, czy chroniąc dany obszar, skutecznie wykrywamy drony. I wtedy przechodzimy do neutralizacji, także stosujemy dwa typy neutralizacji. Są to jammery, czyli zagłuszarki. Po prostu zagłuszamy sygnał między dronem a operatorem i w ten sposób zmuszamy go do powrotu do operatora lub do lądowania. Uczestnicy mieli też okazję przetestować mobilną strzelnicę kontenerową polskiej produkcji oraz wzięli udział w prezentacji systemu symulacyjnego planowania operacyjnego. Osiągamy dzięki zastosowaniu symulacji komputerowej realizm podejmowanych działań. Obarczone one są dużym potencjałem właśnie stresu i konieczności podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, kiedy w realnych warunkach decydent, użytkownik systemu eksploatacji byłby zmuszony do podejmowania działań natychmiastowych.
Żołnierze rezerwy przeszli szkolenie w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz techniki interwencji realizowane przez miejscową policję, a także szkolenie praktyczne na terenie zakładu, w tym taktykę ochrony w działaniach zmilitaryzowanego oddziału ochrony, zapoznanie z topografią zakładu oraz elementami zabezpieczenia terenu spółki. Co jest siłą Orlenu dającą pewność, że pracują tu najlepsi fachowcy? Ludzie, którzy nie tylko nadzorują procesy technologiczne, ale są także ekspertami w swoich dziedzinach. Z jednej strony dysponują ogromną i cenną wiedzą, a z drugiej będą się nią dzielić z innymi, by ci w przyszłości zasilali kadry Grupy Orlen i przekładali teorie na profesjonalne doświadczenia w praktyce. Biuro Techniki oraz Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN Orlen realizują ideę kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej oraz zacieśniania współpracy z uczelniami wyższymi. Efektem jest pilotażowy projekt serii wykładów eksperckich na Politechnice Warszawskiej, filia w Płocku. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły jako wykładowcy w tych zajęciach, są to osoby, które same zgłosiły się do projektu, są to osoby, które mają dużą wiedzę, wybrały sobie i przygotowały materiał. Te materiały zostały skonsultowane, ale to jest, tak jak mówię, wielka wiedza ekspercka tych ludzi, którzy pracują wiele lat w zakładzie, wiele lat na różnych stanowiskach operacyjnych i mogą tę wiedzę przekazać studentom po to, żeby studenci, już absolwenci, byli lepiej przygotowani do pracy w naszym zakładzie. W projekt zaangażowany jest 16-osobowy zespół ekspercki Biura Techniki oraz Biura BHP. Nasi specjaliści przeprowadzą ponad 30 wykładów z tematyki bezpieczeństwa technicznego w ramach semestru zimowego na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. To wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program oczywiście za tydzień. Już dziś zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.